Cześć, witam na kolejnym unboxingu paciuszek, które będą dekoracje świąteczne na zewnątrz domu. Są to LEDowe światełka, właściwie kurtyny. Otworzymy od razu dwie, nie wiem czy to jest chyba dwa różne, już nie pamiętam co tam kupiłem. Zaraz zobaczymy. Proszę, jedna i druga. No jest to chyba to samo, zapakowane troszeczkę inaczej. Długość tej kurtyny to jest 3,5 metra. Jak widzimy, może być to stosowane na zewnątrz, czyli możemy sobie na podwórku czy tam dom gdzieś tam ozdobić w LEDy. Światło teraz, nie wiem czy to będzie, chyba wydawało mi się, że zamawiają niebieskie. Nie mam pewności, czy to tak świeci, czy to jest niebieski kolor, czy akurat może biały. Za chwilę zrobimy test, będziemy widzieć jak to działa. LEDy kosztowały chyba 7 dolarów z groszem, kilka centów, czyli około 23 zł po obecnym kursie dolara. Tak jak mówię, 3,5 metra. I w drugiej części filmu zobaczymy efekt świecenia. Proszę, jak widać, światło jest całkiem przyjemne, niebieskie. Możemy oczywiście wybrać jeden spośród kilku trybów świecenia, może to tak sobie płynnie mrugać, stałym światłem świecić, jest tam kilka do wyboru. Może spróbujmy coś przełączyć. Stałe światełko. Kolejny tryb. Więc tak jak mówiłem, kosztowało to 6 dolarów 45 centów, czyli jakieś 21 zł wraz z przesyłką do Polski. To jest cena, myślę, że nie najgorsza. Jeżeli z przesyłką policzymy, do wyboru oczywiście jest wiele kolorów, od RGB poprzez kolory biały, czerwony, niebieski, fioletowy i kilka innych. Link będzie do aukcji w opisie filmu. Jeżeli się komuś podobało, proszę subskrybować kanał. Niebawem kolejne zakupy prosto z Chin. Dziękuję.